dzisiejszym zawodach. Pogoda nam pięknie dopisuje. Życzę Wam nie tylko takiej dobrej, zdrowej rywalizacji, ale i dobrej zabawy. Jak wiemy, zwycięzcy pojadą na dalszy etap eliminacji, na wojewódzkie zawody, także zwycięzcom życzę sukcesu. Każdy z Was może wygrać, wierzcie w siebie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, witam zawodników, witam zawodniczki przede wszystkim, witam organizatorów, sędziów i oczywiście kibiców, którzy tutaj z trybun będą nam dopingowali. Ósme zawody powiatowe w sporcie pożarniczym, które za chwilkę się rozpoczną, jak sami wiecie, rozgrywane są co dwa lata i oczywiście przynoszą dużo, dużo, dużo emocji. Niezmiernie cieszymy się z tego faktu, że znaleźliście czas na to, żeby przygotować się, żeby poćwiczyć, żeby tutaj pobawić się z nami na tych zawodach. Szczególnie jest mi miło, że są cztery drużyny kobiece, które to dużo ukrywa, wnoszą dużo takiej radości w te nasze zawody, na które, jak wiemy, składają się dwie dyscypliny, czyli sztafeta 7×50 metrów i oczywiście ćwiczenie bojowe. Mam nadzieję, że będą przebiegały w takiej zdrowej, przyjaznej atmosferze. Sędziowie tutaj wykażą się oczywiście dobrym sędziowaniem. No i oczywiście za kilka, za dwie, może za trzy godziny poznamy tutaj zwycięzców, którzy wystartują w zawodach wojewódzkich w przyszłym roku. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być z Wami i cieszyć się tą Waszą radością, dopingować Was i radować się, jak pięknie tutaj będziecie się prezentowali. Bardzo dziękuję. Jeszcze poproszę druha Jerzego Bartnika o oficjalne otwarcie. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkie druhny i druhów w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołobrzegu. Tak się zastanawiałem, czy to obowiązek statutowy, czy dobra pożarnicza tradycja, że te zawody rozgrywamy praktycznie co roku, oczywiście w różnych kategoriach, co dwa lata w grupie, w tym przypadku seniorów i co dwa lata.